totalny przypadek sprawił, że trafiliśmy w najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe miejsce w Urugwaju. Jesteśmy w Valizas, w dystrykcie Rocha. Jest końcówka lata. W powietrzu czuć jesień. Wiatr jest coraz chłodniejszy, a nocą coraz mocniej wtulasz się w drugą osobę. To chyba najpiękniejszy czas na poznanie tego miejsca. Idziemy nad ocean. Zobacz, zamknięte. Chcę znaleźć taką muszlę i mniejsze i mniej zakręcone mnie nie interesują. Bardzo dużo tutaj jeździ Citroenów Saxo. Widzieliśmy już naprawdę sporo. Tak, a to był nasz pierwszy samochód. Tak. Dawał radę. Dobrze się jeździło. Studenckie auto. W Urugwaju jest taka tradycja, że domom nadaje się pewne nazwy. I tak jak widzimy, ten dom nazywa się Valpiri. Szczególnie widać to tutaj, w Barra de Valizas, gdzie praktycznie każdy dom ma tabliczkę z nazwą. W naszej podróży postanowiliśmy przetestować Workaway. O tym, co to jest i jak to działa, opowiemy Wam w następnym odcinku. Zamiana pracy z korporacji na ogrodnika w Urugwaju. Tyle wycięliśmy. Idziemy dalej. Mamy jeszcze kawałek pola. Super kwestią jest to, że wokoło latają kolibry, ponieważ jest bardzo dużo kwiatów. No i dzięki temu... Nie możemy skupić się na pracy, bo co chwilę fotografujemy kolibry. No niedługo kończymy, bo umówiliśmy się z naszym hostem. Pracujemy 2-3 godziny dziennie i naszym zadaniem na ten tydzień jest właśnie przygotowanie ogrodu przed jesienią i przycięcie większości tutaj krzaków i krzewów. I to wszystko, później mamy wolne. Idziemy nad ocean. Hola, ¿qué tal? Muy bien, no hablo español. Zjedliśmy śniadanie, wypiliśmy kawę. Dzisiaj jest naprawdę bardzo dobra pogoda i to nam się przyda, ponieważ zaplanowaliśmy wycieczkę. All alone on the internet, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the dream. Flowers and the birds and bees, then all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in. That's pouring into you. And so my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Jest weekend, mamy wolne, nic dzisiaj nie robimy, spędzamy cały dzień na plaży i nad oceanem, ale również na pustyni.
dzisiaj niesamowicie fajną wycieczkę z miejscowości Balizas, czyli tej, w której jesteśmy, nocujemy, znajduje się nasz domek. Spacerujemy sobie do Capo Polonio, po drodze mijając fenomenalne krajobrazy. Z jednej strony mamy ocean, z drugiej strony pustynię i park narodowy. Pogoda jest wspaniała, jest na pewno ponad 25 stopni, jest ciepła woda w oceanie. Trasę z Balizas do Capo Polonio można sobie wybrać różną. Można przejechać stąd autobusem, samochodem. My zdecydowaliśmy się przejść właśnie brzegiem, ale najpierw musieliśmy przeprawić się z jednego brzegu na drugi brzeg, ponieważ pomiędzy znajduje się rzeka, która w tym momencie jest bardzo rwąca. I w innych porach roku miejscowi pokonują ją wpław, ale teraz nie jest to ogólnie zalecane. Więc stoi sobie pan rybak z małą łódką i niewielkie grupki turystów właśnie przywozi na drugi brzeg za opłatą 5 zł od osoby. Także skorzystaliśmy, jesteśmy. No i tutaj sobie już tym brzegiem spacerujemy około 2 godzin, także trochę nas dystans zaskoczył, ale tak jak mówiłam, jest bardzo, bardzo przyjemnie. Jedyny minus tej całej sytuacji jest taki, że nie wzięliśmy wody. Także musimy dojść do Capo Polonio, pierwsze co kupujemy wodę, a później idziemy na poszukiwania lwów morskich, których podobno w Capo Polonio jest bardzo dużo. Nie za często pada śnieg, ale w cieplejszych regionach świata, gdzie są takie wydmy, ludzie sobie poradzili i zamiast snowboardu używają takiej modyfikacji sandboardingu. I tak wygląda deska, jest znacznie mniejsza niż od snowboardu, chyba że dostaliśmy dziecięcą po prostu. Ale w każdym razie z tej górki się nie udało, idziemy dalej szukać, może gdzieś właśnie znajdzie się lepsza górka. Wiele razy czytaliśmy, że właśnie Capo Polonio jest miejscem, które słynie z tego, że ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby uprawiać ten sport, więc idziemy tam. Tak, natomiast bardzo się starali, to trzeba powiedzieć, i udało się zrobić zakupy. Kupiliśmy dwa takie kawałki pizzy, jedno piwo i jeszcze woda, więc zakupy udane, naprawdę. Living in a dark cloud, we danced, we fought. We were bound to make mistakes. We loved, we thought. But it was always on fire. Our house, our dream. We were dancing on wire. Reckless, it seems. I mamy być cicho. Mamy trzymać się od nich na 20 metrów. Nie wolno chodzić z psami. Jest walka lwów morskich.
była wojna i to musiało pójść nie o jedną rybę. Najwięcej lwów morskich jest na tych dwóch wyspach za mną. Natomiast tam trzeba popłynąć z przewodnikiem. Może ich aktualnie nie widać, ale zapewniam Was, że świetnie je słychać. Wracamy już z Cabo Polonio. Miasteczko bardzo nam się podobało. Ma niesamowity klimat. Trochę można się poczuć, jakby czas stanął w miejscu. Ale też jest atmosfera jeszcze większego luzu i spokoju niż w całym Urugwaju. Przed nami powrotna droga. Pewnie zajmie też nam około 2 godzin. Idzie się ciężko, naprawdę. Tak świeci słońce. Pan rybak na łódce kursuje dzisiaj do godziny 7, więc dobrze byłoby wyrobić się na ten powrót z nim, bo inaczej utkniemy w rezerwacie. Naprawdę bardzo, bardzo mocno wieje. O wiele mocniej teraz z powrotem niż jak szliśmy do Cabo Polonio. I z jednej strony ten wiatr przeszkadza, bo naprawdę ciężko się wspina na te wydmy. Ale z drugiej strony chłodzi bardzo i może tak właśnie nie czuć tego słońca. Bo słońce cały czas naprawdę ani przez chwilę nie było za chmurą. Słońce cały czas to jest po prostu pełna patelnia. Wydma za wydmą. Są wielkie. I to one się przemieszczają. Te są ruchome. Nie posadzili tutaj żadnych drzew właśnie, żeby je ustabilizować, żeby zatrzymać je w miejscu. Więc te wydmy co jakiś czas zmieniają swoje położenie. 62. próba. To musi być ta góra. To jest decydujące starcie. Tak, wiem, sprawdziłem w internecie. Deska okazała się za mała. Nie umiem sandboarding. Już wróciliśmy do Barra de Valizas. Bardzo udany dzień, super pogoda nam się trafiła. Idziemy teraz zrobić sobie coś do jedzenia i wypić urugwajski tannat. Jest jeden powód, dla którego można wstać tak rano, nie chodząc do pracy, i jest to wschód słońca nad oceanem. Jesteśmy tu 10 dni, ponad 10 dni i bardzo dobrze wychodzi nam chodzenie na plażę w nocy albo na zachód słońca, ale na wschód słońca idziemy pierwszy raz. Jeszcze Mateusz wracał się po filtr, ale jesteśmy. Mamy budkę ratownika, nikogo nie ma, jesteśmy tylko my. I jest, bardzo wieje, ale tu zawsze wieje, że... Czekamy. Czekamy. Wracamy do domu, kawa, śniadanie, no i zaczynamy nasz dzień. Co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Idę właśnie do sklepu, jest 8 rano, dopiero sklep otworzyli. Dzisiaj przyjeżdża Masza, ponieważ jutro już wyjeżdżamy, jeszcze dzisiaj idziemy do drugiego jej domku, który wynajmuje.
I właśnie w tym domku chcemy jeszcze coś tam zrobić. Poprosiła nas, żebyśmy zgrabili liście i jakieś tam rzeczy nieduże zrobili. Barra de Valisa słynie z tego, że przyjeżdża tutaj wielu hipisów, wielu rzemieślników i po prostu latem w sezonie sprzedaje swoje dzieła. Właśnie między innymi na tym targu Feria de Artes. Skąd wzięła się nazwa Barra de Valisas? I podobno za czasów kolonialnych tutejsi mieszkańcy na plaży palili stosy i właśnie od tych stosów wzięła się nazwa. A palenie tych stosów służyło temu, że statki, które przepływały w okolicy, były mylone. Nawigatorzy nie wiedzieli, dlaczego się palą te stosy i przez to osiadały na mieliźnie, a wtedy ci mieszkańcy je atakowali i rabowali, więc był to pewien sposób na biznes. Ogólnie te rejony departamentu Rocha przez nawigatorów są uznawane za bardzo niebezpieczne i mówi się, że to jest piekło dla nawigatorów. Bardzo wiele statków tutaj zatonęło. Jest szansa, że to będą placki z jabłkami, ale zobaczymy. Się wszystko jeszcze może wydarzyć. Przechodząc tędy, przestaliśmy też tak mocno zwracać uwagę na te domki, ale właśnie szukając informacji w internecie o Valisas, przeczytaliśmy, że one są dosyć wyjątkowe i właśnie bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. Właśnie te rancza z taką niską zabudową, bardzo często z drewnianymi domami. Na wielu domach, na dachach jest słoma. W naszym domu jest to tak jakby od środka wyłożone. Ale tutaj na przykład widać. Ale tutaj właśnie na przykład. I właśnie jest to taka typowa zabudowa dla tego miejsca. To już wybieg do przodu, sprawdzić, czy gdzieś tam nie jest właśnie z przodu ukryty nasz domek, bo już naprawdę kończy się nam wieś. No i są znaki, że jest. Dobra, bierzemy się do pracy. Tutaj nie wygląda, że jest dużo liści do grabienia, ale za domkiem jest tak. Szał. My się zbieramy stąd, idziemy do sklepu, idziemy kupić jakieś wino i zrobić obiad. Za dobrze wykonaną pracę. Tak. Ale naprawdę to się tak może wydawać, ale to ile było tu liści i jak trzeba było się dokopywać do tych liści, bo były przyrośnięte warstwami trawy, kosmos. Już dzisiaj widzieliśmy się z Waszą i z Henkiem, naszymi hostami tutaj. Pożyczyli nam szerokiej drogi i udanej podróży. My im podziękowaliśmy za możliwość bycia tutaj i spędzenia wspaniałych dni nad oceanem. Przemili ludzie, przemiło się rozmawiało, bardzo pozytywni, bardzo otwarci. No i tak jak mówię, już pożegnaliśmy się, rozeszliśmy się. No i wróciliśmy do domu, gotowaliśmy sobie obiad. Troszeczkę się chillujemy, odpoczywamy. No i nagle słyszymy Maszę wołającą, Magda i Mateusz, właśnie wychodzimy, no i Masza przyjechała jeszcze raz z Henkiem, wpadli jeszcze raz na chwilę i w podziękowaniu kupili nam dwa wielkie piwa, także szykuje nam się dzisiaj impreza. Tak, a to wynika też z tego, że rozmawialiśmy z nimi odnośnie piwa. O piwach, tak. Henk opowiadał, że był kiedyś w strefie bezsłowej w Brazylii i właśnie tam kupił polskie piwo, nie pamiętam nazwy, ale mówił, że bardzo mu smakowało. Tak wygląda domek, w którym spędziliśmy ostatnie prawie 2 tygodnie i naprawdę fajny domek, sprawdziła się jego rola. Myślę, że naprawdę fajnie byłoby tutaj też przyjeżdżać tak sobie na wakacje, tak jak wynajmuje Tomasza z Henkiem. I tak jak widzimy, dobrze wyposażony, wszystko jest, normalnie wyposażona kuchnia, kuchenka, lodówka, łazienka z prysznicem. I to jest nasz cały bagaż. Tak naprawdę przylatując z Polski pakowaliśmy się tylko w te dwa duże plecaki Quechua, a resztę rzeczy spakowaliśmy, dopchaliśmy do nich. Na pół roku wydaje mi się, że bardzo dobrze się spakowaliśmy, aczkolwiek to wszystko wyjdzie w praniu. Zabezpieczyło. Pa, domku. Będę tęsknić. To już
koniec naszej przygody tak. W Walizas. Żegnamy się z tym miasteczkiem, z tą wsią. I tak naprawdę jest to wyjątkowe miejsce, jak dużo legend jest na temat tej wsi, tej miejscowości, tych okolic, do całego departamentu Rocza. Tak naprawdę jest to miejsce wyjątkowe. Idziemy na autobus. Już dłuższy. Stoi. Autobus jest prawie pusty. Tak, i właśnie... Walizas, tylko my wsiedliśmy. Śmiejemy się, że tylko my jesteśmy tacy głupi, żeby w sobotę i w tak piękną pogodę stąd wyjeżdżać. Się przyjeżdża, a nie wyjeżdża. Ale jedziemy dalej.